Cześć, witam, Papa Swingery. A ty? W sumie zrobiłem jakąś taką nowość, że... Normalnie to mieliśmy, wiecie, serie stałe. Były wylosowane na kole, wybrane w ankiecie, albo wybrane przeze mnie. A dzisiaj będzie nawet gry, która jest w kategorii Start Dnia. Czyli gierka na początek dnia. Tak to jest tutaj nazwane. Zobaczymy, jak długo... Jakie jest start dnia? To jest wprowadzone od przyszłego miesiąca. Dobra, wróć. Tak. Będzie start dnia, to nawet macie mały spoilerek, że coś takiego będzie. Od przyszłego tygodnia. A raczej tutaj nie o to chodziło. Tylko chodzi o to, by zdać dalsze naszej sztafety. I w tym tygodniu kończymy to. Tyle, ile się uda zrobić, tyle się uda. Niektóre gierki po prostu, no, nie będą się tym cieszyły. To co uda mi się nagrać i będzie w tej sztafecie, to będzie, a reszta. A reszty najwyżej po prostu nie będzie. Dzień 20. Papa Swinger HD, odcinek 20, tak. Który się dowiedzieliście o tym, że od następnego tygodnia będzie gierka na start dnia. Na ten tydzień sam podam ten grafik. W poprzednim tygodniu wy mi planowaliście, to w tym tygodniu ja poplanowałem. No dobra, Julep, jesteś nową osobą. No jedno z klasycznych zamówień. Takie, które zazwyczaj zamawia większość osób. I raczej to nie sprzyja takiemu układaniu, tylko takie układanie jest lepsze. Scarlett. Pierwszy zestaw. Czas go tutaj rozłożyć. Mamy chusteczki, nie? To nie jest Winger, ja tu go, gdzie mamy to z głowy. Tutaj jak się talerz ubrudzi, to trzeba wytrzeć. To jest Winger, ja hadę. Tutaj kolejny zestaw. Pierwsze jule można wydać. No i perfekt. No, zazwyczaj perfekt. Na pierwszym zamówieniu wychodzi. Dopóki nie ma jakichś kombinacji typu 9-10. No, takie kombinacje, no to nie są dla mnie czymś łatwym. Bo się na nich po prostu nie zna. Na tych kombinacjach, jak się je układa. Zapominam oczywiście o możliwości zamawiania w papasach zamówień. Szukacie w opisie z papaska, do którego chcecie złożyć zamówienie, składacie. Są posty teraz do każdego papasa osobno. To akurat jest ułatwienie, bo wiem wtedy, w którym papasie jest coś zamówione. Jest jeszcze mnóstwo zamówień niezrobionych, ale jak chcecie, żeby coś było poczekalni, to możecie zamówić teraz, albo po prostu poczekać, jak to zrealizujecie. Już zrobione. Albo też po prostu możecie poczekać na dzień, aż wam się nasuje nie jakaś, jak można, nazwijmy to apetyt na coś. Jak wam się coś nasunie, jeśli mieli na coś ochotę, to po prostu skorzystacie w swoim czasie. Tylko przypominam, że istnieje taka oferta u mnie. I nie ograniczamy się tylko do papasów z foodtruckami, a do wszystkich papasów, jakie istnieją. No. A w ogóle nuggetsy mi tu nie przeczyły. Aha, no tak, bo jeszcze trzeba przemieszać w
tę stronę. To dla tańcza Hitwella. No i perfekt. Teraz będzie Chuck, nie? Jest nasz Chuck. Okej, teraz B. I tak z jednej strony. I z drugiej strony. Okej. Świetnie. Taylor. Jest profesor. Cztery? Nie, wystarczą trzy. I wymieszane. 8 i 4. I Alberto to zamówił. W tym tygodniu z papasowych odcinków robimy po 2 dni. Czyli 20 i 21 dzień z... Chociaż to z Winger i HD. Na pewno będziecie mieli potem wtedy kolejny papasik jednodniowy, jak będzie, no to 2 dni, 2 odcinki. Nie ma tu sosu. Jak to poprawię, to tu wytrzemy. Po co mam te chusteczki? I teraz jak wydamy, to może będzie perfekcyjny dzień. No. No to jest. Perfekcyjny dzień. Hungry? Go głodny? Seteczki 4, no i zmaksowane na 100. Równy ofiarty punktów. To byś się spodziewał, równe 800. A tu mamy już nierówne 1100. Customer perks. Zacznę od teama. Tak rozbudowanych zamówień to na pewno nie miał. Od haki za to zupełnie nie pamiętam, co nam miał. Przecież w sumie właśnie tamta kombinacja, przecież no coś takiego. Teraz jak na to patrzę, to dałoby się to zrobić, ale byłoby ciężko. To była podpowiedź z poprzedniej próby. Może takich rozbudowań to jeszcze nie ma. Nigdy. To są proste zamówienia, no to takie rozbudowane. To wiadomo, że nie będą. No coś takiego. No raczej nie. Tak jest. No i nasza Jula, która dzisiaj była. I teraz będzie egzamin z tego. Czy pamiętamy, jakie zamówienie Jule to zamawiała dzisiaj. Jak ktoś wybrał źle, to może się przyznać albo nie musi. Może ktoś z was próbował wybierać i wybrał źle, jeżeli chce mi się palić, to może chociaż to będzie tylko jego własna wola. Czy mi się pochwalić, czy mi się nie pochwalić. Do zobaczenia w odcinkach następnych. Cześć!